Witajcie w Gradanina, miejscu, gdzie śledzimy spokojnie co nowego w świecie gier i ciut technologii. Słowo Gradanina sugeruje zarówno aspekt gier, jak i dodaje nutkę dyskusji czy analizy, jednocześnie wyraża zaproszenie na Discorda Stadnina Kopyta. Zanim przejdziemy do głównego dania od Sony, mam dla was klasyczną rozpędówkę. Suicide Squad Kill the Justice League od Rocksteady Studios to gra, która miała spore buty do wypełnienia następując po legendarnym Arkhamverse. Zapytacie dlaczego? Bo choć Rocksteady ma na koncie świetne gry, to jednak Suicide Squad już od początku swojej drogi spotykało się z falą sceptycyzmu. No dobrze, ale co tak naprawdę dostaliśmy? Przede wszystkim grę zbudowaną wokół kooperacyjnej zabawy. Wkraczamy do Metropolis, świata dobrze znanego fanom Batmana, ale tym razem w roli nieco innych bohaterów. Mamy cztery ikoniczne postacie z Arkhamversum: Harley Quinn, Deadshot, Kapitan Boomerang i King Shark. Każda z unikalnymi umiejętnościami i ekwipunkiem. No i tu pojawia się fajna opcja. Gra faktycznie stawia na kooperację, ale jeśli wolimy solo lub nie mamy z kim grać, AI przejmuje kontrolę nad resztą ekipy. Gra zadebiutowała na PC 2 lutego na Steamie, PlayStation 5, Xbox Series XS, no i nieco później pojawi się również na Epic Games Store. I choć start na Steamie nie był może rewelacyjny, bo tam zaledwie 13 tysięcy graczy online w piku, ale w Wielkiej Brytanii tytuł zanotował całkiem solidny wynik sprzedaży w wersji fizycznej. Co ciekawe, na platformach konsolowych gra zdaje się radzić sobie znacznie lepiej niż na PC. Mimo mieszanych uczuć przed premierą i niełatwego startu, Legion Samobójców ma swoje mocne strony. Rozgrywka kooperacyjna. W znanej scenerii Metropolis, możliwość sterowania charakterystycznymi postaciami z uniwersum DC, przebojowe dialogi, to wszystko brzmi kusząco. Jednakże muszę przyznać, że oceny na Steamie i pierwsze recenzje skłaniają do refleksji. Średnia ocen na OpenCritic i Metacritic oscyluje wokół 60-60 parę, co wskazuje, że Rocksteady może nie do końca spełnił ogromne oczekiwania, jakie mieliśmy po serii o Batmanie. Mimo to pamiętajmy, że gry, usługi jak Legion Samobójców często rozkwitają z czasem, rozwijając się, poprawiając na podstawie opinii graczy. Pytanie tylko, czy za pół roku, za rok? To na tyle w temacie Legionów Samobójców. A jakie są wasze wrażenia? Dajcie znać w komentarzach. Może mieliście już okazję zagrać? Kojarzycie może studio, które jest odpowiedzialne za tworzenie remake'u Wiedźmina? Dla przypomnienia, Full Theory wraz z Naficie z 11-Bit Studios przygotowują coś specjalnego dla fanów RPGa The Thaumaturge. To gra, która wyróżnia się na tle innych produkcji nie tylko swoją unikalną izometryczną perspektywą, ale także rozbudowaną fabułą, innowacyjnym podejściem do walki turowej oraz mechanik rozwoju postaci. Co mnie osobiście najbardziej zaciekawiło, to ten cały klimat tajemniczości, eterycznych bytów, salutorów. Mieszanka historii, fantazji umiejscowiona w Warszawie pod rosyjskim zarządem na początku XX wieku. Brzmi jak przepis na fascynującą opowieść, a to, że gra pozwala na podejmowanie moralnie niejednoznacznych wyborów, tylko dodaje głębi całemu doświadczeniu. Wiktor Szulski, główny bohater, to postać z własnymi demonami, tajemniczym dziedzictwem, co zapowiada interesującą podróż przez ciemne ulice Warszawy. Ten aspekt śledztwa, odkrywania tajemnic ukrytych w ludzkich duszach, dodatkowo przykuwa uwagę. The Thaumaturge ma zadebiutować na PC już 20 lutego, z kolejnymi premierami na PlayStation 5 i Xbox Series w planach. To jedna z tych gier, na którą naprawdę warto czekać, szczególnie jeśli lubisz RPG z głębokim światem i historią. Z The Thaumaturge w tle przenosimy się teraz do zupełnie innego świata, postapokaliptycznego uniwersum Survive the Fall. To kolejny polski projekt, który zasługuje na uwagę, tym razem od studia Angry Balls. Jeśli klimat po zagładzie to coś, co wam w duszy gra, to mam dla was dobrą wiadomość. Na Steamie pojawiło się demo gry, dając przedsmak tego, co czeka nas w pełnej wersji. Oprócz możliwości sprawdzenia dema, twórcy podzielili się także nowym gameplayem, który rzuca światło na to, jak będzie wyglądała rozgrywka. Survive the Fall przenosi nas do świata, który został zniszczony przez uderzenie meteorytu. To nie tylko walka o przetrwanie w trudnych warunkach, ale także eksploracja, budowa bazy, zarządzanie społecznością ocalałych. Demo ważące nieco ponad 19 GB oferuje
oferuje około 2 godziny rozgrywki i jest od razu dostępne na Steam, dając przedsmak około tej właśnie wielkiej uczty 40-godzinnej przygody. Jeśli jesteście zainteresowani, śmiało wbijajcie. Produkcja zmierza wyłącznie na PC, będzie dostępna z polskimi napisami, choć na razie twórcy nie podali dokładnej daty premiery. Z rozpędówki pełnej obiecujących tytułów przechodzimy teraz do głównego dania, ostatniego pokazu State of Play od Sony. No i co tu dużo mówić, to był wieczór pełen niespodzianek dla niebieskich. Mimo że State of Play ma mniejszą skalę niż pełnowymiarowe showcase'y, tym razem Japończycy naprawdę się postarali, serwując nam solidną dawkę wyśmienitych tytułów i kilka nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie ukrywam, trochę szkoda, że przy niektórych zapowiedziach zabrakło konkretnej daty premiery. Zaczynając od tytułów, które może nie wywołały u mnie skoku ciśnienia z ekscytacji, ale z pewnością zasługują na wspomnienie, zacznijmy może od początkowego Helldivers 2. Premiera już za rogiem, 8 lutego, więc trzymajcie rękę na pulsie. Gra wyląduje na PS4 i PC, a co za tym idzie? Kolejna dawka kooperacyjnego chaosu, wspomniany go też Suicide Squad, także jest gwarantowana. Następnie mamy Zenless Zone Zero od twórców, którzy dali nam Genshin Impact. Wiadomo, HoYoverse ma już na koncie hit, więc oczekiwania są. Tym razem zabiorą nas na PS5, ale kiedy dokładnie? Nie wiadomo. A co z Sonic X Shadow Generation? Insiderzy już nas nakręcili przed State of Play, a potem boom, plotki stały się faktem. Nowa stara gra z odświeżonymi poziomami plus całkiem też nowa fabuła, gdzie Shadow wkracza na scenę 2D i plus 3D, wszystko czego dusza zapragnie, a to wszystko jesienią 2024 roku. Farm Stars, no właśnie, Splatoon od Square Enix, jak to mówią, nic tak nie smakuje jak trochę piany na polu bitwy. Premiera już dziś, więc subskrybenci PlayStation Plus mogą zacierać ręce. Square Enix może i próbuje uciec od porównań do Splatoon, ale cóż, jeśli wygląda jak kaczka, kwacze jak kaczka, to pewnie jest kaczką, albo w tym przypadku pełnoprawnym fan shooterem. I na koniec Dave the Diver, hit zeszłego roku, który teraz zmierza na konsolę PlayStation. Przygotujcie się na kwietniową premierę i majowe rozszerzenie z Godzillą, bo kto nie chciałby stanąć oko w oko z gigantyczną bestią znaną nam z głębin. No cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o te gry, które może nie wywołały u mnie wielkich emocji, ale bez wątpienia mają swój urok i zasługują na uwagę. Jakie są wasze typy, moi drodzy? Możecie napisać w komentarzu, przy okazji dać łapeczkę, subskrypcję, będę bardzo wdzięczny. No więc przechodzimy do sedna, tam czeka na nas Stellar Blade, wcześniej znany jako Projekt Eve. Już na wstępie muszę przyznać, że ten tytuł zapowiada się naprawdę interesująco. Premiera tuż tuż, bo już 26 kwietnia i to na PlayStation 5 jako konsolowy ekskluzyw, co sugeruje, że później może zagościć na PC. Twórcy dali nam około 5 minut, by rzucić okiem na ogólny klimat produkcji i fabułę. I muszę przyznać, robi wrażenie. Główna bohaterka Eve podejmuje się nie lada zadania od ratowania zniszczonej ziemi. Rozgrywka z trzecioosobowej perspektywy ma być nie tylko dynamiczna, ale i widowiskowa, co już naprawdę na pierwszy rzut oka widać w trailerze. System walki inspirowany serią Bayonetta, ale z bardziej poważnym klimatem. To brzmi jak przepis na sukces. A wielkie miecze, piruety i efektowne umiejętności to tylko dodatek do szybkich taktycznych starć z przeciwnikami. No dobra, ale jeśli chodzi o fabułę, Stellar Blade przedstawia ponurą wizję przyszłości, gdzie świat opanowały krwiożercze istoty tak zwane Neatives. Ludzkość okazała się bezsilna wobec napastników i szybko uległa. Eve wraz z towarzyszami ląduje na zniszczonej ziemi, aby stawić czoła wrogowi, gdzie spotyka Adama, jednego z nielicznych ocalałych. Razem udają się do miasta Xion, ostatniego bastionu ludzkości, gdzie Eve ma szansę na odmianę losów jego mieszkańców. Ale jak zwykle dalsze losy świata należą do naszych decyzji. Co do mechaniki, moi drodzy, rozgrywki. Stellar Blade jest dynamicznym RPG akcji, w którym eksplorujemy postapokaliptyczne miasta i pustkowia. Walka skupia się głównie na mieczu, ale też na blokach, unikach i kombosach otwierających drogę do spektakularnych umiejętności Eve. A spotkania z bossami te wymagają nie tylko zręczności, ale i taktycznego myślenia. Na koniec warto wspomnieć, że gra napędzana jest przez Unreal Engine 4, co gwarantuje wysoką jakość grafiki i ten potencjał chyba został w maksimum wykorzystany, jeśli
chodzi o ten silnik, Stellar Blade zapowiada się na prawdziwą ucztę dla oczu, a nie mówiąc już o emocjonującej fabule i dynamicznej rozgrywce. No cóż, koniec czekania na projekt, teraz czas na Stellar Blade. To może być naprawdę coś ciekawego, ja czekam, a wy? Dajcie znać w komentarzu. V-Rising od Stunlock Studios, twórców Battle Ride. Ta gra, która już od jakiegoś czasu krąży po PC, w końcu została zapowiedziana na konsolę PlayStation. Choć dokładna data premiery pozostaje tajemnicą, sam fakt, że V-Rising trafi na nowe platformy, jest już na tyle ekscytujący, że warto trzymać rękę na pulsie. Akcję oglądamy z perspektywy izometrycznej, co dodaje tej grze charakterystycznego uroku. Świat gry jest rozległy, pełen mrocznych lasów, osad i przepastnych podziemi, które czekają na odkrycie. Pamiętajmy, jako wampir jesteśmy panami nocy, więc światło słoneczne to nasz największy wróg. Dzień to czas, kiedy trzeba się ukrywać i przemykać w cieniu, czekając na zmrok, by ponownie ruszyć na łowy. Rozwój postaci w V-Rising to czysta przyjemność. Z czasem nasz krwiożerczy bohater staje się coraz potężniejszy, zdobywając nowe umiejętności i lepszy ekwipunek. Skoro mowa o wyposażeniu, to możecie je zarówno tworzyć samodzielnie, jak i przejmować od pokonanych nieprzyjaciół. Do tego dochodzi zbieranie surowców, które są niezbędne do rozbudowy waszej wampirzej fortecy. Wasze zamczysko to nie tylko schronienie przed palącymi promieniami słońca, ale i baza wypadowa oraz magazyn na zgromadzone łupy. To, że V-Rising ma wreszcie trafić na PlayStation, to świetna wiadomość dla graczy preferujących konsole i ogólnie ludzi, którzy mają zajawkę na survival z wampirystycznym twistem. Ja od razu z góry mówię, że to nie moje klimaty, ale zapewne znajdzie się grupa odbiorców, która już ostrzy kły. Nadeszła pora na wyjęcie lepszej karty. Jest to remake Silent Hill 2. Tytuł, na który czeka mnóstwo graczy, zwłaszcza tych, którzy pamiętają oryginał z 2001 roku. Oczywiście za stworzenie klasyka odpowiada polskie Bluebird Team, co budzi spore emocje i oczekiwania. Niestety dokładna data premiery wciąż jest tajemnicą, ale pierwsze urywki gameplay już zdążyły wywołać nieszczęsną burzę. Fabularnie gra pozostaje wierna oryginałowi. James otrzymuje list od zmarłej żony i wyrusza do Silent Hill, w nadziei zobaczenia jej po raz ostatni. Tam spotyka kobietę, która dziwnie przypomina jego żonę, brzmi jak solidna podstawa na mroczną i skręcającą zwoje mózgu historię. No ale nie samą fabułą gracz żyje. Pierwszy pokaz gameplayu podzieliły społeczność. Pojawiły się głosy krytyki, szczególnie dotyczące jakości produktu i o zgrozo drewnianej rozgrywki, którą muszę się podpisać. Troszkę muszę. Oraz oprawy graficznej. Niektórym przypominała standardy z ery PS-a trójki. Co więcej, Dusk Golem, znany z dokładnych przecieków dotyczących gier gatunku horrorów, stwierdził nawet, że zaprezentowana wersja gry jest bardzo podobna do tej, którą widział już w maju ubiegłego roku. I choć wielu z nas ceni sobie klimat i historię Silent Hill, to jednak w dzisiejszych czasach no jasnym jest faktem, że grafika i płynność animacji mają swoje znaczenie. No ale w tym przypadku trochę są te drewniane animacje i ta graficzka. No ale dobrze, no moi drodzy, mimo wszystkich obaw wciąż trzymam kciuki za Silent Hill od Bluebird Team. Studio ma na swoim koncie kilka solidnych horrorów, więc no jestem dalej dobrej myśli, że jeszcze nas zaskoczą. Oby te plotki gdzieś tam się rozmyły po drodze. Jeśli chodzi o horrory, to nie wszystko. Zapowiedź remastera Until Dawn, przygotowanego przez studio Ballistic Moon. Ciekawe, czy pamiętacie oryginał. Gra przygodowa w klimatach horroru, która wciągnęła nas z historią nastolatków uwięzionych w górskiej chacie. Fabuła pełna zwrotów akcji, rodem z horrorów klasy B, gdzie każda decyzja miała wpływ na losy bohaterów. Until Dawn zasłynęło z systemu efektu motyla, gdzie nasze wybory decydują o życiu lub śmierci postaci, co może prowadzić do różnorodnych zakończeń. Gra, która nie wybacza błędów i pozwala na śmierć wszystkich bohaterów, teraz ma szansę zabłysnąć na nowo na PlayStation, jak i na PC, co ciekawe. Idąc dalej, gra została przebudowana na Unreal Engine 5, co samym w sobie jest ogromnym krokiem naprzód. Dzięki temu twórcy mogli dodać kontekstowe animacje i ruchy postaci, które mają sprawić, że gracze naprawdę poczują doświadczenie tej pamiętnej nocy. To brzmi jak obietnica jeszcze bardziej immersyjnego doświadczenia, co w przypadku horroru ma kluczowe znaczenie. No ale co z dźwiękiem? Tu również czeka nas całkowita przebudowa. Nowa ścieżka dźwiękowa autorstwa Marka Corvena, legendarnego kompozytora muzyki do horrorów, kolejny element, który ma podnieść poziom grozy i napięcia.
Wszystko to razem brzmi jak przepis na sukces, na remaster, który z pewnością przewyższy oryginał pod względem jakości wykonania i immersji. Data premiery remastera nie została jeszcze tak stricte ujawniona, jednakże może być w tym roku. Oj, ja już nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak te wszystkie nowości wpłyną na ostateczny kształt gry. I w sumie mało grałem w horrory, więc trzeba będzie sobie to odświeżyć wszystko. Z zaprezentowanych, odświeżonych starych klasyków przejdźmy może do nowości. Dragon's Dogma 2. Capcom dało nam rzut oka na Dead 2 i muszę powiedzieć, że ta gra zapowiada się kozacko. Jest to kontynuacja dobrze przyjętej jedynki z 2012 roku. Stworzona na autorskim silniku graficznym Re-Engine, który pierwotnie powstał z tego co pamiętam dla Residenta 7 czy DMCK 5. Sam fakt otrzymania się silnika i to co przedstawiają Japończycy obiecuje kolejną porcję świetnej grafiki oraz fizyki. Dodam, że jest to single player RPG akcji. Wybieram sobie styl gry dzięki różnym klasom, od mieczy, przez łuki, po potężną magię i lądujemy w świecie fantazy z mitycznymi stworzeniami. Co do nowego gameplaya, to pokazał klasę Warfarer, czyli coś ekstra dla wybranych, bo mogą używać każdej broni i uczą się umiejętności od każdej klasy. To znaczy, że jako Warfarer możemy dostosować się do każdej sytuacji, tworzyć coś na wzór kombosów, na krzyż i w poprzek, jak sobie chcemy. Jedyny haczyk to niższe statystyki bazowe, więc trzeba sprytnie korzystać z różnych typów broni. Jest też coś o Dragon's Plague, czyli jakiejś zarazie, która łapie pionków, coś na zasadzie tajemniczych sojuszników z innego świata, gdy przemieszczają się między światami uniwersa. Ale zamiast osłabiać, ci zarażeni pionkowie niby mają lepsze wyniki i stają się bardziej śmiali. No, ciekawe co z tego wyniknie. Spotkamy też mistrzów różnych klas, czyli Vocation Meisters, którzy mogą dać nam dostęp do nowych umiejętności albo specjalne tomiki z najwyższej półki. Brzmi jak solidny system rozwoju postaci. No i są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Zacznijmy może od tej pierwszej. Nie trzeba znać jedynki, żeby cieszyć się DD2. Druga nie będzie polskiej wersji. Więc, no niestety, Englishman. Jeśli macie ochotę na akcję z lekkim vibe'em Souls-like'owym, wiecie, wielkie potwory, a na dodatek wskakiwanie im na plecki oraz dynamiczną rozgrywkę, to premiera już 22 marca 2024 roku, więc zdaje się, że to naprawdę w mgnieniu oka przyjdzie. Gra wychodzi na PS5, Xbox Series XS i PC przez platformę Steam. Tak, jeśli kochaliście Bioshock za jego unikalne podejście do narracji i klimatu, to Judas od samego Kena Levina zapowiada się na coś w tym samym duchu. Gra obiecuje nie tylko strzelankę, ale i historię. Akurat tym razem pakuje nas w środek rozpadającego się statku kosmicznego, gdzie jako Judas musimy lawirować między sojuszami z tymi, którzy niekoniecznie są naszymi przyjaciółmi. Czy naprawimy to, co zepsuliśmy, czy pozwolimy, by wszystko poszło z dymem? No właśnie. Będziemy eksplorować zakamarki Mayflower, miasta kosmicznego z surowymi, opresyjnymi zasadami, gdzie mieszkańcy są skłonni donosić na siebie nawzajem. Ten świat, w którym rodzi się bunt przeciwko maszynom rządzącym systemem, stawia nas przed trudnymi wyborami, gdzie każda decyzja może mieć dramatyczne skutki. Ken Levine podkreśla znaczenie wyborów gracza, co oznacza ewolucję w projektowaniu gier, oferując spersonalizowane i głębokie immersyjne doświadczenie. Co do klimatu, to mamy tu vibe mocno nawiązujący do Bioshock, co już samo w sobie jest dla mnie wielkim plusem. Ta unikatowa mieszanka designu wygląda naprawdę fajnie, podoba mi się rewolucyjny pomysł, aby postać mogła strzelać ogniem z dłoni. Również teatralna estetyka Art Deco jest genialnym akcentem, czego jeszcze nie widziałem. I wygląda na to, że może być jakaś kultowa postać, patrząc na plakat. No muszę przyznać, że robi to ogromne wrażenie. Niestety nie podali jeszcze daty premiery, jedynie są domysły, że w kwartalnym raporcie zysków podano, że między rokiem fiskalnym 2023 a rokiem fiskalnym 2025 Take-Two planuje wydać 87 różnych gier, a Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two, potwierdził IGN, że Judas jest jedną z tych gier. Co wiadomo, to że Judas wyląduje na PC, PS5 i Xbox Series. No cóż, gierek coraz więcej,
także trzeba będzie się czymś zająć, ale muszę przyznać, że sam nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł wskoczyć w buty Judasa i zobaczyć ten świat, co ma do zaoferowania. Na pewno w ten tytuł niebiescy najszybciej będą mogli rozkoszować się. A mowa tu o Rise of the Ronin od studia Team Ninja. Gra przenosi nas w sam środek okresu Bakumatsu w XIX wieku w Japonii. To czas wielkich zmian i otwarcia Japonii na świat, co idealnie widać w mieście Yokohama, jednym z pierwszych portów otwartych dla obcych krajów. Gra łączy w sobie tradycyjną japońską kulturę z zachodnimi wpływami, tworząc unikalne tło dla naszych przygód. Podczas wędrówki mamy do swojej dyspozycji szereg umiejętności pozwalających na dynamiczną eksplorację świata gry. Możemy wspiąć się na dach za pomocą liny z kotwiczką i szybować nad miastem dzięki specjalnemu urządzeniu Avicula. To daje ogromną swobodę poruszania się, ale też możliwość odkrywania Yokohamy z perspektywy, która wcześniej była niedostępna. Jak i również posiadamy konia, co jeszcze bardziej utwierdza w tym, że świat jest dla nas otwarty. Przechodząc do systemu walki, to widać miks różnych gier, na przykład Batman, a to za sprawą zaskakujących ataków z powietrza oraz samej stajni Team Ninja. Wulong czy Nioh, który zmusza nas do maksymalnego wykorzystania ataków, bloków, parowania ciosów przeciwnika, aby przełamać ich podstawę. Każdy dobór stylu walki, który najlepiej kontroluje broń wroga, może dać przewagę w bitwie. Do dyspozycji jest wiele rodzajów broni, od tradycyjnych japońskich mieczy, przez zagraniczne pistolety, aż po innowacyjne mechanizmy zaprojektowane przez wynalazcę Igashihiego. Jego wynalazki, jak cylinder ogniowy, broń przypominającą współczesny miotacz ognia, pozwalają na wprowadzanie nowych taktyk w walce. Pokaz ujawnił również, że relacje z postaciami napotkanymi w grze, na przykład wspomniana księżniczka Sato, będą miały wpływ na rozwój fabuły. Team Ninja podkreśla, że Rise of the Ronin będzie bardziej skoncentrowany na fabule niż ich poprzednie gry, co budzi moje obawy, ale jednocześnie ciekawość, jak ta decyzja wpłynie na ostateczny kształt gry. Premiera na PS5 już 23 marca. A, no ta. Prawie bym zapomniał. Oczywiście wersja angielska. Więc dajcie mi znać, czy czekacie na ryżowego Ronina. No i ja muszę się wstrzymać do czasu kupna PS5 Pro. Mech. Na finiszu został nam Death Stranding 2, zatytułowany On the Beach. To było coś, co każdy pewnie spoglądał z przymrużenia lekkim oka, z otwartymi ustami. No Hideo Kojima znowu robi to, co umie najlepiej. Zaskakuje, intryguje i trochę miesza we łbie. Sam Porter Bridge wraca i choć pierwsza część była przez wielu określana jako symulator chodzenia, to jednak miała swój moment i zyskała rzeszę fanów. Lia Sidux jako Fregilla i jej nowa grupa Draft Bridge wprowadzają nas w nową opowieść, gdzie Death Stranding jeszcze się nie skończyło, a ludzkość dalej balansuje na krawędzi. No i ten zwiastun, prawie 10 minut czystego Kojimi z marionetkowymi stworzeniami, elektryzującą gitarą w rękach Hicksa, czyli Troya Bakera, i obecnością Ellie Fanning, która jest nową twarzą w tym zwariowanym świecie. To, co rzuca się w oczy, to jeszcze bardziej realistyczne odwzorowanie aktorów i scenerii, które są po prostu oszałamiające. Ujęcia pustyni, lawin w górach czy rzeki, wszystko to wygląda niesamowicie. A te błotniste anomalie i nowe, jeszcze dziwniejsze potwory w kształcie dłoni. Nie wiem, Kojima zdecydowanie potrafi trzymać nas w napięciu, ale robić troszkę lekkie obrzydzenie. W pierwszej części system walki był dość kontrowersyjny, nie każdemu podobało się, jak to wszystko działało. Z tego, co pokazali na State of Play, ciężko jeszcze wyrokować, ale wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z nowymi typami przeciwników, co może oznaczać jakieś zmiany czy ulepszenia w systemie walki. Ale przecież to fabuła jest sercem Death Stranding i Death 2 zapowiada się na jeszcze większy roller coaster emocjonalny i fabularny niż jedynka. Ten pojedynek antagonisty z zbuntowanym podwładnym, gdzie broń to muzyka, to tylko potwierdza, że w DS2 będziemy mieli do czynienia z czymś wyjątkowym. No nic, teraz pozostaje nam czekać na konkretną datę premiery w 2025 roku i przygotować się na kolejną porcję tej unikalnej mieszanki z science fiction, survivalu, dramatu, jaką serwuje nam Kojima. Nie ma co do tego cienia wątpliwości, że Death Stranding 2 utrzyma poziom swojego poprzednika. A wszystko wskazuje na to, że będzie znów ciekawa i niezapomniana przygoda. Na sam koniec, zostając jeszcze przy Hideo Kojimie, to deweloper zapowiedział coś zupełnie nowego i świeżego w świecie gier. Fizint, nowa generacja szpiegowskich gier akcji. Prace ruszą na pełnych obrotach dopiero po wydaniu Death Stranding 2. Współpraca z Sony, która ma na koncie niemal 30 lat doświadczenia w
rozwijaniu gatunku szpiegowskiego, tylko dodaje do tej zapowiedzi wagi. Kojima, mówiąc, że Fizint będzie zwieńczeniem jego 40-letniej kariery, stawia poprzeczkę naprawdę wysoko, ale jeśli ktoś może to zrobić, to właśnie on. To, że gra ma być jednocześnie interaktywną grą, wideo i filmem, to coś, co naprawdę mnie intryguje. Kojima chce zatrzeć granice między filmami a grami, a co w dzisiejszych czasach i możliwościami technologicznymi może przynieść niesamowite rezultaty. Opowieść, motyw, obsada, aktorstwo, kostiumy, dźwięk, wszystko to ma być na poziomie filmowym. To pokazuje, jak ambitne są plany Kojimy i Sony wobec Fizint. Na końcu chłopaki zbili sobie żółwika, kamera z drona zaczęła się oddalać i zobaczyliśmy Columbia Pictures i nazwą tytułowej gry Fizint. No i moi drodzy, gradanina dobiega końca wraz z pokazem State of Play od Sony. Generalnie pokaz był całkiem, mimo to, że te wycieki zostały opublikowane już wcześniej, te materiały krążyły, to było zaskoczeń. Na przykład Death Stranding 2, Until Dawn, Rise of the Ronin. Te gry najbardziej przykuły moją uwagę. A waszą? Dajcie znać i nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji. Będę bardzo wdzięczny. Słyszymy się w następnej gradaninie we wtorek. Sayonara!